Hej, ja jestem Sarge i witam was ponownie w grze Assassin's Creed Valhalla. Jesteśmy w Kruczej Przystani po tym, jak zrobiliśmy wszystko w Jotunheimie, co tylko było do zrobienia. I na początek udamy się do sali biesiadnej. Być może pamiętacie, że była tutaj jakaś kobieta, z którą możemy porozmawiać. Całkiem prawdopodobne, że to będzie kolejne zadanie. Who could Gothfan be? One of us? Tekla, you look like you wrestled a bear. Is something wrong? Gods, Eivor! I was robbed on the road between here and Lincoln. By who? Did you get a good look at them? They were Saxons, I know that much. A pack of them lifted 4 barrels of my ale and all the coin I had on me. The biggest one pulled me off my horse and stuck his mouth in my ear, said, Tell Guthban we expected him home soon. Guthban? That's battle bone in the Saxon tongue. Are you sure? That's what he said. It's not someone here, is it? Not that I know of. I do not begrudge us taking in orphans, Eivor, but some of these Saxons, we hardly know them. You ought to ask around. A good idea. You take care of yourself. Let me see to this. Thank you, Eivor. No proszę, to ciekawe w takim razie o kogo chodzi. Chyba mamy już mieszkańców oznaczonych tutaj na kompasie. I z tego co widzę, najbliżej będzie po tej stronie, więc od nich zaczniemy. Mieszkańcy Kruczej Przystani mogą wiedzieć więcej. No dobra, a tutaj przy okazji będziemy mogli sobie wykupić nowego konika, czy też kruka. Ostatnio już o tym mówiłem. Teraz będzie zatem dobra okazja, prawda? Hello. Rowan. Ah, Eivor. How's the day, my friend? I'm well, Rowan. I had only a small question. Do you know anyone named Guthban? Guthban? Nothing comes to mind. Should I? It is not a question of should. Ah. Is it a horse? No, it's, A lover? No, Rowan, it's no one. You came here to ask me about no one. Thank you for your time. Okej, to nie był najlepszy pomysł. Rowan niczego nam nie powie. Ale i tak jeszcze nie odchodzimy od niego. What have you got for me today? No bo zerknijmy sobie tutaj do ptaszarni. Miałem na oku ostatnio tego sokoła i wykupimy go sobie w tym momencie. Będzie to jakaś odmiana, kiedy wzywamy ptaka, aby nam rozejrzał się po okolicy. Używaj i tak samo stajnie odwiedzamy, żeby wykupić nowego konika. No dobra, powiedzmy niech będzie Abelard w takim razie. I od razu oczywiście też go wybierzemy tutaj. No, i póki co to by było na tyle. Do you need anything else? Niczego więcej nie potrzebujemy. I'm off. Be well, friend. Take care. I teraz tak, skoro w tamtą stronę mnie jeszcze gra kieruje, przypadkiem czy to nie będzie Octavian? Bo ja i tak miałem się do niego udać, taka jest prawda. W ogóle tutaj jeszcze chciałem zajrzeć. Czy to są listy, które ja już czytałem? Wydaje mi się, że tak, ale na wszelki wypadek jeszcze wam je pokażę. Nie, zdecydowanie to już było coś, co odczytywałem, prawda? Jeszcze tutaj mieliśmy na zewnątrz. Po tej stronie, zdaje się. No a jeśli chodzi o Octaviana, to nie tylko zapytamy go o tego Gawbana, ale też przy okazji właśnie oddamy mu artefakty. Powinniśmy kolejną nagrodę otrzymać. Octavian. Ah, salve, Eivor. How are you? Well, thank you. A question. Does the name Guthban mean anything to you? Guthban? It's not Latin, is it? It is a name, I think. But no face comes to mind. I fear it may be a moniker, a false name. So you came to me? Why would you come to me about a false name? Do you think my name is false? No. Is it? I am Octavian. I've always been Octavian. Now please, Eivor, this is not a good time for me. I am terribly busy. Good day. No, z tym przydomkiem to tak nie do końca mówi prawdę, no bo już ostatnio jak robiliśmy zadanie z nim w roli głównej, no to słyszeliśmy chyba jego prawdziwe imię.
Tymczasem rzeczywiście 10 rzymskich artefaktów mamy do przekazania. Here you are. More relics for your collection. Show me what you found. Wonderful. And here is something for you. Bring me more like this. Tym razem będzie 13, no ale to kiedy indziej. I have to go. See you soon. Dalej, Eivor. Na razie 13 rzymskich artefaktów jeszcze nie mamy przy sobie. Ale tutaj, skoro już jestem, obok elementu dekoracyjnego dodamy sobie to, co otrzymałem. Rzymski posąg z łaźni. Proszę bardzo. Czyli to będzie to, akurat niedaleko miejsca, gdzie możemy spotkać Oktawiana, więc będzie całkiem dobrze pasować. Tymczasem jak tak patrzę na kompas, to mamy jeszcze tylko jedną postać, którą mamy zapytać. Więc gdzieś po tej stronie powinniśmy poszukać. I zobaczymy, czy to będzie wreszcie jakaś osoba, która nam coś więcej na ten temat powie, czy będzie trzeba szukać tropów gdzieś indziej. No bo na tę chwilę, szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Ej, a tutaj mamy tego piekarza, a to może być on, no tak. Że też o tym nie pomyślałem. Przecież tu jest ta piekarnia. A on był dość tajemniczy, coś przed nami ukrywał. Tarbin, do you have a second? I was wondering if... I am Guthpin, Eivor. It means Battlebone. Not the name of a cheery baker, is it? Not one who bakes bread, no. So, how did you earn this name? Before I came here, I lived another life. A brutal, bloody life. I served with a gang of mercenaries. I was their weapon, roaming the wilds of England. Did whatever they asked of me, and all they asked was violence. When I left, I laid this sword on the grass and made a vow. I swore never to spill another drop of blood, to abandon acts of violence, to never kill again. A hard promise for a hard man. It wasn't, not for me. This life here is all I've ever wanted. I've never been more at peace. This is my doing. I brought all this upon you. It is down to me to fix it. Tarbin, by threatening you, they threaten my clan. I cannot allow that. These men are foul, Eivor. You should not have to fight my battles for me. Do you not hear me, Tarbin? If they threaten you, they threaten me. So let us face them, together. Very well. Meet me outside when you're ready. I believe I know where they will be. No proszę, to nam Tarbin od razu się przyznał. Tak jakby już doskonale wiedział, jakie pytanie zamierzamy zadać. No dobra, czy ja mogę od razu już tutaj z nim porozmawiać? Chyba tak. If you wish to face your old friends, I'm ready when you are. Good. I'll lead the way. Konno jedziemy? I want you to know. Should it come to blows with my old crew, I can handle it myself. Forgiving me is all the work you need to do. There's nothing to forgive. You walked away. They pursued. By axe or by fist, I will do what must be done to protect my clan. You're living the life you want, aren't you? Od razu Eivor staje murem za Tarbinem. Też niezależnie od tego, jaka jest prawda, chociaż no... Do tej pory, no Eivor tutaj chyba nie ma takich postaw, żeby mu nie dowierzać. Before we are spotted, tell me what I should expect here. Will they attack us on sight? I shouldn't think so, no. Nothing like that. It's not how Wilf operates. Yes, he's a clever one. And rather kind when you meet him. Makes you feel like you're a friend. Family, even. I met him a decade ago, and he was the first person to truly welcome me. To see some value in me. He told me I had a gift. For intimidation. Persuasion. Violence. Just by the size and strength of me, he knew how to use me. No ale widzisz, Tarbinie, nie mogłeś od razu opowiedzieć tej swojej przeszłości? Jak już mieliśmy okazję pogadać, zwłaszcza, że ktoś tam cię wcześniej już rozpoznał. Więc to jest akurat taka kwestia, która mimo wszystko może jakieś wątpliwości co do Tarbina
w Eivorze wzbudzać. Z drugiej strony trochę trudno mu się dziwić, chciał po prostu pozostawić przeszłość za sobą i już do niej nie wracać. Pewnie też w momencie, jak został rozpoznany, no to trochę się przestraszył, że przeszłość go dopadnie. W każdym razie chyba dobrze by było tutaj nieco przyspieszyć, aczkolwiek nie chcę też Tarbena prześcigać. Możliwe, że to tutaj. So what do they want from you now? They'll want me back. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had then. But their love was conditioned. Wilf only loves what he owns. So what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind? No ja też jestem bardzo ciekaw w takim razie. Zobaczymy. Ale daleko ta kryjówka bandytów. Nie wspominał w sumie wcześniej Tarben, do jakiego regionu się wybieramy. Aż nawet zerknę sobie z ciekawości. No bo w tym momencie jesteśmy w Leicestershire, czyli stosunkowo niedaleko krótszej przystani. No ale mimo wszystko już trochę czasu. Tutaj sobie jedziemy konno. Mam nadzieję, że wreszcie natrafimy na właściwe miejsce. No i będziemy mieli okazję policzyć się z tymi bandytami. Może wreszcie dadzą Tarbenowi spokój. Przynajmniej taki jest plan, prawda? Obyśmy rzeczywiście mogli zaufać Tarbenowi. Teraz tędy. Za każdym razem jak widzę jakiś bardziej charakterystyczny punkt, to się zastanawiam, czy to już nie będzie tutaj. No ale widzicie sami, ciągle musimy jechać dalej. Oho, to tutaj? Chyba tak. We're stopping. That house there. They're likely within. It won't look like much, Eivor. But don't be fooled. And don't take Wilf lightly, charming as he seems. The man is a serpent. I've met plenty of charmers who turned out to be snakes. I know. Only a warning. Let's go inside. Obawiam się, że bez walki to się tutaj raczej nie obejdzie, co? Możemy nawet mieć pokojowe zamiary, a bandyci już niekoniecznie. Więc wejdziemy, pogadamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Gothbin, my boy, as I live and breathe, you got my message, and you brought a friend. Who might you be, Dane? His new leash? I am Eivor, and the woman you robbed was one of my clan. That will not stand. I know, I know. I'm busted up about it. But tell Tekla, was it? Tell her that her ale is some of the finest we've tasted. I am done with you, Wilf. But we are not done with you, boy. We gave you food, shelter, ale to drink, riches galore. We made you who you are. For all you did for him, he repaid you with blood and sweat, did he not? You're a fiery one, I like that. But the ink was dried on this deal well before your number arrived in England. If you wish to clear Tarbin's name, I'm happy to help with that. It's only a small matter of cost. Some weeks back, soldiers confiscated my personal wares, shall we say. Tried to confiscate me as well, but I gave them the slip. If you're keen, you could recover my belongings and return them to me. Do that, and your name is clear. I can't. I promised myself I would leave all this behind, but... If it will clear Tarbin's name, we will recover what is yours. Where are these soldiers? Camped not far to the west. A battalion of bloated, brainwashed military men. You can't miss it for the smell. Wait here, then. We will return before you sprout another pair of horns. God go with you, Eivor. You found it! I did. Let's bring this back to Wilf. You handled that better than I would have. O kurczę, a to dopiero. Is this the sort of work you did with Wilf and your family of marauders? A quick robbery like this? That was the least of our work.
We stole from the poor, killed the helpless, cheated the dim-witted. We were lower than slugs. I shudder to remember our best days, and I weep for our worst. Let it go, then. Remember only what makes you a better man. Ciekawa sprawa, no bo już wiadomo, że przechodziliśmy ten region w 100%, więc najwyraźniej, będąc tutaj w tych różnych lokacjach, zbierając wszystko, już dużo wcześniej natrafiłem na konkretny przedmiot, który jest potrzebny do wykonania tego zadania. Dlatego wcale nie musieliśmy się tam udawać, tylko od razu pojawiła się informacja. No cóż, na pewno tak podejrzewam, że coś z tych przedmiotów być może. To musi być to, czego właśnie tutaj poszukiwaliśmy, czego mieliśmy właściwie poszukać. Albo nie, elementy do zbierania to niekoniecznie. Prędzej tutaj przedmioty związane z zadaniami. Cenny pierścień. No tutaj było trochę tych różnych przedmiotów, które też wcześniej zdobywaliśmy rzeczywiście. A nie zawsze wiadomo było, do czego się to przyda. Jest, pakunek Wilfa. Tajemnicza paczka, która najprawdopodobniej zawiera monety i kamienie, ani chybi szlachetne. Wilf twierdzi, że ukradli mu ją angielscy żołnierze. No dobra, to w takim razie od razu to oddamy. Oh, they have returned. We have your goods. Beautiful. Beautiful, put them there. The ledger. Of course. Happy to honor it. My goodness, such a lack of trust these days. It's a dark age, no mistake. That's it then. We're done? Aye. You are free to walk from this place and live as Tobin the boring breadmaker for the rest of your days. But you, Eivor, if you ever get tired of the settled life, we could always use a thief with your skills. Think about it. A to dopiero. No i co, wracamy do osady? Eivor nie jest zdecydowanie zainteresowany tą ofertą. Ale mu się tutaj wcale nie dziwię. Rozumiem, że po drodze jeszcze sobie podsumujemy to, co tutaj się wydarzyło. No nie wiem, chyba wrócimy tą samą drogą mniej więcej. Tarbin, are you satisfied? Yes. I cannot thank you enough, Eivor. I feared the worst when I heard my old moniker, Guthban. Hadn't heard it in years. Dredges up fearful memories. I imagine. How did you fall in with that bunch? After my mother died, I sought family. Wilf offered it. He looked at me, took me in and told me who I was. Who I could be. I don't crave that belonging anymore. Among you lot, people accept me as I am. The greatest gift I ever got. Peace. Many men are calm because they've never known a storm. You weathered the storm and worked through it. That is a rare thing. That means a lot. Thank you. Trochę przejedziemy tym razem na skróty, mając nadzieję, że damy radę również tędy dostać się do krótszej przystani. Nie wiem, czy będziemy mieli jeszcze okazję więcej z Tarbenem porozmawiać. Ale też całe szczęście, że twórcy zadbali o to, aby takie zadania były też do ukończenia w momencie, jak już wcześniej zebraliśmy wszystko, co było potrzebne w danym queście. Tak też było w tym przypadku, że wcześniej to zdobyliśmy. No i można było od razu oddać temu Wilfowi. Tymczasem jesteśmy. Tylko rozumiem, że dojeżdżamy aż tam pod tą piekarnię. Ale widzicie, przynajmniej wątek Tarbena zostanie zakończony najwyraźniej. No chyba, że jeszcze będą jakieś problemy związane z tamtymi złodziejami. Na tę chwilę jednak zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić. Więc tylko dostarczyć tutaj Tarbena do jego piekarni. It's good to be home again. That is, if I haven't robbed myself of the pleasure of calling it home. Tarbin, in spite of all, you're welcome here.
And you owe us nothing but the work you love. Right. Payment in fresh loaves of bread. I can manage that. But first, one scrap of your past remains. Right. The ledger. Toss it. And purge the past. With pleasure. No właśnie, tak chyba będzie najlepiej, żeby odciąć się od przeszłości. Kolejne dwa punkty umiejętności wpadły przy okazji. Jeszcze się zastanawiam, czy nie zajrzeć do sprzedawczyni i nie pozbyć się paru drobiazgów. Moglibyśmy to zrobić w sumie, bo tutaj jeszcze możemy zarobić dzięki temu. May I see your stores? Okej. You should get that. Honestly. You know, you are my second best customer. Done shopping? I to tyle. I will see you later, friend. Until next time, Eivor. Prawie 2000 sztuk srebra wpadło. Teraz jeszcze chciałbym odnaleźć skarby z dwóch map, które były jeszcze do zbadania. Po pierwsze mamy do odnalezienia skarb w Oxenfordshire. Na południowych wrzosowiskach Oxenfordshire rozciąga się wielkie pastwisko. Bydło jest mi tu stróżem, rykiem i mruczeniem odpędza złe moce. Odszukaj osobliwe drzewo, które rzuca cień na niewielkie ruiny. Znajdziesz mnie tam, gdzie ongiś płynęła woda. Zapomniany blask jej fal wciąż się we mnie mieni. No i pokażę wam od razu, gdzie to będzie. Patrząc na całą mapkę, rzeczywiście południowa część Oxenfordshire, w tym miejscu mniej więcej. Mamy to drzewo, o którym było wspomniane właśnie tutaj w tej notatce. No i jeśli chodzi o to, że gdzieś tam płynęła woda, to chodzi o studnię oczywiście, do której możemy się tutaj dostać i zgarnąć sobie skarb. Proszę bardzo, mamy zatem schemat na naszą łódź. Kiedyś to sprawdzimy. A teraz jeszcze bym chciał te dwa punkty umiejętności sobie wydać. No bo po ukończeniu dzisiaj zadania zdobyliśmy te punkciki. Więc możemy od razu zainwestować gdzieś tutaj. Obrażenia krytyczne i do tego atak dystansowy. No i jest jeszcze jeden skarb do zdobycia. Tym razem w Lunden. Właściwie to mam dwie mapy, ale jedna z nich dotyczy Norwegii. A tam będziemy kiedy indziej wracać. Tutaj mamy schemat kąsającego węża. Tymczasem właśnie tutaj jest region z Norwegii. Tam wrócimy kiedy indziej, a tutaj Lunden. No i to jest ten charakterystyczny punkt, do którego już miałem dużo wcześniej się dostać. No ale teraz najwyższa pora, żeby to nadrobić. To też może być trochę mylące, że mamy mapę skarbów w Lunden. Tam rzeczywiście została zdobyta, ale sam skarb jest w Oxenfordshire. No bo patrzcie, było widać, że tam gdzie kończy się ten mur. I tutaj mamy taki charakterystyczny bardziej punkt, który teraz jest zasłonięty trochę przez tą strzałkę oznaczającą głównego bohatera. W każdym razie tutaj mamy takie ruiny, do których powinniśmy się dostać. No i mamy właśnie stąd do wykopania kolejny schemat najpewniej. Zaraz zobaczymy jaki. Proszę bardzo, tym razem jest to projekt tatuażu właściwie. No i na razie to tyle, jeśli chodzi o te zaległe mapy skarbów. Tak jak już mówiłem, do Norwegii powrócimy sobie kiedy indziej. Tymczasem zajrzałem wreszcie też do Redy i będziemy chcieli tutaj coś sobie wykupić. Mam na oku mianowicie któregoś z tych ptaków. Myślę, że zdecydujemy się na tego. Powiedzieć, że ten ptak jest za pan brat ze śmiercią, to bardzo optymistyczne uogólnienie. Don't worry, all pets come fully trained and mostly housebroken. Tutaj oczywiście wydajemy ten rzadki opal, który jednak ciężko jest zdobywać, no ale teraz już zgromadziłem, więc postanowiłem jakieś zakupy poczynić. I na razie się wstrzymam w takim razie. Chciałbym, żeby jakiś konik tutaj się nam
wylosował jakiś wierzchowiec specyficzny. No bo jeśli chodzi o te elementy zestawów, no to co z tego, że wezmę jeden element, jak nie byłoby mnie stać na wszystko i też bym musiał czekać, aż poszczególne elementy się tutaj nam wylosują akurat. No na razie tutaj podziękujemy i odejdziemy stąd. I must be on my way now. Goodbye. You go on, I'll still be here. Ogólnie jeśli chodzi o tego ptaka, to wybiorę go innym razem. Jeszcze teraz chciałem troszkę polatać tym sokołem, skoro dopiero co go wykupiliśmy. Ale o tym jeszcze nowo wykupionym nie będę zapominał i też powrócimy. Na pewno sprawdzimy to sobie, żeby ten wydany opal nie poszedł na marne. No i na koniec jeszcze chciałbym sobie odwiedzić tutaj punkt widokowy w tym regionie. Dlatego, że to byłby kolejny region, gdzie kontynuowalibyśmy teraz wątek fabularny. Więc na początek przenieśmy się do najbliższego punktu szybkiej podróży. No i stąd będę chciał od razu się właśnie udać do nowego regionu. Za ten wątek fabularny tam zabierzemy się już całkiem niedługo, chociaż jeszcze się zastanawiam, czy w kolejnym odcinku nie powrócić sobie do rzecznych najazdów, gdzie pamiętacie, że ostatnio odblokowała mi się trzecia rzeka i prawdopodobnie już ostatnia, dlatego że wydaje mi się, że już to będą wszystkie elementy specjalnej zbroi, którą możemy odblokować w ramach rzecznych najazdów. Zresztą zobaczymy, jak to będzie. Ale szczerze mówiąc, już chciałbym mieć właśnie coś nowego. No tutaj muszę uważać, bo mamy jakiś pomniejszy obóz, ale co ciekawe, nie ma żadnych skarbów do zdobycia najwyraźniej, bo nic tutaj mi się ciekawego nie pokazuje na kompasie. Tam swoją drogą dalej możliwy też najazd, ale to już innym razem się tym zajmiemy. W pierwszej kolejności właśnie tutaj chciałem mieć jakiś punkt widokowy odkryty, żeby później móc tutaj przenieść się od razu, kiedy będziemy chcieli zabierać się za wątek fabularny akurat w tym regionie. No a w tym momencie jeszcze właśnie ominiemy wszelkie te miejsca, które moglibyśmy zaatakować, gdzie moglibyśmy też pozbierać sobie na przykład jakieś skarby. Na koniec też ewentualnie przyjrzymy się temu, ile tutaj tych aktywności będzie do zrobienia. Bo nie zwróciłem na to szczególnej uwagi, a tutaj jak dostaniemy się na górę, no to też przynajmniej te okoliczne dodatkowe zadanka powinny nam się pojawić od razu, nie tylko na mapie, ale i ogólnie na widoku. Ej, co ciekawe, to tutaj mamy też jakieś zadanie, akurat. Wieża Agnitum. No proszę. I to zaraz jak tam się dostanę? To nie wiem w takim razie, czy też się tym zajmiemy. All we want is to share our music with the world. Devote yourselves to godlier activities. You stomp our spirits with your talk of devils. God will strike you down for your malodorous melodies. Go back to the hellhole you crawled out of. This is our home. We're not tourists. Now you have broken my flow. How can a man compose with you spewing in his ear? To zainterweniujemy w takim razie tutaj jednak. Why the wailing? We are a band of bards, ahead of our time, musical prodigies even. But that madman, the self-proclaimed Bishop of the Ruins, is our biggest critic. He calls our playing the Devil's Bagpipes. That strange instrument, made of bladder and bone. It does wheeze like an old woman. He drives away our audience with his doom-knelling. All we want is to bring a little joy to this jilted generation. A worthy aim. Maybe he needs convincing of your talents. You would volunteer? Ah, you are a lover of fine music. This is surely an omen. Ah, this cacophony! It is as if a thousand devils grind their pointy teeth! You do not appreciate great art. Why not let the boy play music? He brings pleasure to the people. Music is the devil's wind-breaking. Foul and rancid. I, as the Bishop of the Ruins, will not stand for it.
Bishop of the Ruins. Is this title Alfred given? It is God given. He spoke to me as I stood one night pissing against the stones. I am his instrument to stamp out the devil's tune. Then you and I must disagree. O nie wierzę. Punch the priest! Smack my bishop! To tylko tak mogę go przekonać. Punch the priest! No cóż, jeśli słowa nie zdają egzaminu, no to pozostają pięści. Smack my bishop! I to tyle. You have done us a great service. I will compose this day into song. Farewell. May you continue to make merry harmonies. Smack my bishop! Smack my bishop! A patrzcie, a to dobre. Przecież to jest jawne nawiązanie do zespołu The Prodigy. No proszę, to dopiero miłe. Teraz załapałem, jak tutaj powiedział to na końcu. Ciekawostka. Tymczasem jednak... Dostańmy się w końcu tutaj, tylko jeszcze się zastanawiam, czy po ten artefakt rzymski się nie udać. Jakoś na dole jest. Aha, to tędy musiałbym przejść. Ewentualnie po prostu zrzućmy to na dół. Powinno wystarczyć. Okej, mamy to. No i proszę. Tutaj będzie do zabrania. Czyli widzicie, dopiero co oddaliśmy te rzymskie artefakty Oktawianowi, parę tam nam jeszcze zostało. No i teraz mamy kolejny, no i tak będziemy zbierać ich więcej, żeby znowu móc te artefakty pooddawać. Tymczasem dostańmy się na górę. No i skończmy to wszystko synchronizacją tego regionu, przynajmniej tej części regionu. Bardzo, synchronizacja ukończona, no i tak jak już mówiłem wcześniej, mamy w okolicy różne aktywności teraz oznaczone, więc na przyszłość będzie łatwiej to sobie zlokalizować. Trochę tych tajemnic, artefaktów i bogactw tutaj też będzie do zrobienia. Więcej jeszcze otrzymamy, jak tutaj kolejne punkty widokowe sobie odkryjemy. Ja tylko jeszcze wydam te dwa punkty umiejętności tutaj, ciężka tarcza i ogłuszenie. W ekwipunku to po prostu chyba pojawił się ten rzymski artefakt tylko. Mamy 4, czyli jeszcze 9 chyba potrzebujemy, bo tam zdaje się, że 13 było do oddania w następnej kolejności. No ale teraz już się z wami pożegnam w takim razie. Oczekujcie na kolejne materiały. Cześć!